Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam zupę gulaszową w stylu węgierskim marki Kulianka. W zgrabnej puszeczce łatwo otwieralnej. Nie ma tutaj podanego producenta, jest tylko, że wyprodukowano w Niemczech dla konkretnego sklepu. Zawiera alkohol. No jak wiadomo, alkohol podczas podgrzewania wyparowuje, więc raczej tutaj alkoholu w ogóle nie będzie. Można przygotować to na wiele sposobów, tak jak tu pokazane, mikrofala albo garnek lub ewentualnie patelnia, jak tam kto woli. Mamy tutaj porcyjkę 400 gramów. Kaloryczność tego to jest 228 kilokalorii. No więc raczej malutko, no ale to wiadomo, zupa to raczej do podjedzenia troszeczkę, a nie najedzenia się. Zagrzania się w jakiś chłodny dzień to też jest jakaś dobra opcja. Lepiej taka zupa grzeje niż zjedzenie jakiegoś dania, tak sądzę. Płyn raczej bardziej podgrzewa ciało niż jakieś tam jedzenie. Jeśli chodzi o taką rozszerzoną, powiedzmy, nazwę tej zupy, to jest to zupa gulaszowa z gotowanym mięsem wołowym, cebulą i papryką czerwoną. Jeśli chodzi o skład, to mamy tutaj oczywiście woda, cebula 13%, papryka czerwona 9%, mięso wołowe gotowane prawie 8%, ziemniaki 4%, skrobia modyfikowana, cukier, koncentrat pomidorowy, oleje roślinne, słonecznikowy i rzepakowy, papryka wędzona w proszku, dym z drewna dębowego, hydrolizowane białko roślinne z kukurydzy i rzepaku, przyprawy, wino czerwone, ekstrakt wołowy, ocet spirytusowy, substancja zagęszczająca, syrop glukozowy, mąka pszenna, ekstrakt paprykowy, białka mleka i to tyle. No powiedziałbym, że skład prawie że idealny, zawsze tam do czegoś można się przyczepić, no ale ogólnie powiedzmy, że jeszcze nie jest tak źle, chociaż skład jest dosyć długi. Tu mamy całą tabelkę. No ale najważniejszy jest smak, chociaż skład też jest ważny. Czy to będzie dobre, czy złe, to się zaraz okaże. Taki ładny dosyć kolor, pewnie od tej papryki. No i wystarczy to podgrzać. A jak całość się podgrzeje, to zobaczymy, jak to będzie pod względem smakowym. Całość się podgrzała, więc można próbować. Wygląda go to w ten sposób. No tego mięsa nie ma tutaj może zbyt dużo, ale w końcu to zupa. Ale porównując na przykład to do takiej gulaszowej z Arpolu, tam tego mięsa jest zdecydowanie więcej. Chociaż kawałeczek wyłowić i pokazać, jak wygląda. Jest papryka, są jakieś tutaj ziemniaczki. No, mięso bardzo dobre. Sam powiedzmy ten wywar, sos. Powiedziałbym, że bardzo świetny. Mocno paprykowy. Taki pomidorowo-paprykowy, ale z... bardziej paprykowy niż pomidorowy. Nawet bardzo dobrze to jest doprawione. Jest to takie to troszeczkę lekko pikantne. Bardzo świetne.
No, gdzie niegdzie są te kawałeczki papryki. No bo skoro ma być to po węgiersku, to papryka powinna być. No więc nie dość, że są papryki normalne, to są też papryka w formie przyprawy. I to rzeczywiście tutaj chyba tej papryki nie pożałowali, bo jest jej bardzo dużo. Mocno jest to wyczuwalne. No jedno z nielicznych zup, gdzie nie trzeba praktycznie doprawiać. Czuć tą pikantność, mocno czuć tą paprykowość, mniej czuć mięsność. No gdzie gulasz raczej powinien być taki, powinien mieć taki trochę intensywny smak mięsny. Tutaj tego mięsnego smaku za bardzo nie ma. Tak jak na przykład jest to w wersji z Arpolu, tam bardziej czuć mięsem, ale tam jest go więcej, więc może dlatego tak to jest. Ale pod względem smakowym tutaj praktycznie nie mam żadnych zastrzeżeń. Jakby tu dorzucić więcej mięsa, to by było na pewno to wyśmienite, ale tak i tak jest w takiej formie to bardzo dobre, bardzo zjadliwe, bez doprawiania jeszcze, co u mnie się raczej rzadko zdarza. No ale czasami producenci mogą dobrze doprawić. Może ta papryka taka wędzona dodaje takiego jeszcze dodatkowego smaku. O, tu się trafiło nawet 3 kawałeczki, a nawet i 4 mięsa. No jak się natrafi na taką ilość mięsa, to rzeczywiście czuć tą gulażowość w tej zupie. Ale i tak jest to pod względem smakowym bardzo dobre. Fajna porcja, no mało kalorii, bo zupa to wiadomo. Zawsze oczywiście można sobie tutaj tej wołowiny czy wieprzowiny jeszcze dodać własnej, jak ktoś chce. No ale wtedy po co kupować gotowiec, jak można zrobić takie coś samemu. No ale oczywiście jak ktoś ma ze sobą powiedzmy jakąś konserwę w terenie, zawsze może sobie tutaj dorzucić, zagęścić bardziej, więcej kalorii, większa smakowitość, ale i tak w takiej formie uważam, że ta zupa jest bardzo dobra. Skład może nie jest idealny, no ale nie ma tam konserwantów, dziwnych składników, oprócz tam może jednego zagęszczacza chyba, ale ogólnie nie jest na pewno zły skład. Za to smak jest bardzo dobry. Mi akurat taki smak jak najbardziej pasuje. Chociaż mógł być nieco bardziej troszeczkę mięsny. Ale mocno paprykowy też jest w porządku. Ja taką zupę jak najbardziej polecam, jak ktoś sobie chce spróbować. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.